duża i tak. Nigdy nic nie wiadomo jak to. A mianowicie, kochanie, na naszym terenie przychodził tak zwany lodowiec. Mamy tak zwaną pradolinę Wisły, gdyż tutaj występowały bagna, moczary, zakrzesienia. Aczkolwiek na terenie Holandii powstał tak zwany ruch menonitów, a tym ruchem założył ksiądz pastor, który się nazywał Menon Simon. Bo w ogóle menonici nie wywodzą się z Holandii, tylko ze Szwajcarii. Na terenie Holandii powstały tak zwane odłamy religijne, jak mormoni, menonici frycyjscy, amisze. I tam znowuż były tak zwane prześladowania religijne. Europa, a zwłaszcza Polska, była tak zwanym krajem tolerancyjnym i menonitów ściągnięto na naszą pradolinę Wisły i zaczęto ich osiedlać żuławy, czyli w górę rzeki. Dostawali tak zwaną dzierżawę wieczystą, prawda, po jednej i po drugiej stronie Wisły, aczkolwiek sięgając aż pod Warszawę, czyli zamieszkiwali tutaj do 1823, do zaborów pruskich. Znowuż były dalsze niebezpieczeństwa, prześladowania przez Prusaków. Ze względu na to, że menonici nie życzyli sobie wojska, broni, sądu, od zaborów pruskich do 1945 roku zamieszkiwali na tym terenie Niemcy i Prusacy. Ostatnia osoba z rodziny niemieckiej zmarła 4 lata temu z tego domu. Czyli gospodarz ten popełnił samobójstwo ze względu na represje radzieckie. Służył wojsku w formacji SS. No to wiecie, co to za formacja. Nie? I prawda, jak wojna się skończyła, z kolei nie mieli gdzie uciekać, bo się bali tej formacji. A Rosjanie, wiecie, jak to. Ja tak, takie przysłowie. Ciepłe, ciepło, nie ciepło, dawali. Nie? To z kolei. Także znowuż tutaj po wojnie na te tereny wprowadzili się polskie rodziny i w tej chacie mieszkały dwie rodziny. Od południowej strony jedna rodzina, od północnej strony druga rodzina. Tak się złożyło, że to moi rodzice, a ja jestem ostatnim obywatelem tego domu, bo się w nim urodziłem. Akurat chata ma 246 lat, a drewno, ma, które zbudowano, ma 500 lat. Czyli chata przeszła takie trzy potężne powodzie. W 1888 roku tutaj potężna pierwsza, druga była 1924 i trzecia 1947 po wojnie. Pierwsza wysokość wody była, jak Państwo widzą, takie żółte ciałki. To wysoki stan wody, a to jest, tak, to jest zapisane w chacie w języku niemiecko-gotyckim. Że nie zdążył uratować tam 6 koni, prawda, i tak dalej, to to jest zapisane. Gospodarz, jak takie wody występowały, szedł mieszkać na piętro, a obora też dwupiętrowa była. Tam są tak zwane równie pochyłe, które zwierzęta się wprowadza na piętro. Ale to była tylko tragedia. A jak się informowano w ogóle, że takie wody występują, występowały? Bo Wisła wylewała 2 razy do roku. Zimową porą i w czerwcu na Jana. To zawsze mieliśmy. To znaczy wzdłuż Wisły stawiano postument w tak zwanym krzyżu i na ramieniach zawieszono kosze plecione, kipy. Wiecie, co to znaczy, nie? Jeden kosz oznaczał przybór wody, drugi zagrożenie, a trzeci trzeba było się ewakuować. Czyli taka informacja była. Bo przecież kiedyś to nie było ani prądu, ani telefonów, niczego. A umieli sobie radzić. Czyli to tak ładnie, prymitywnie, czyli Holendrzy umieli sobie to wymyślić. Czyli chata była, kochani, bogatego gospodarza, a o zamożności świadczyły filary podcieniowe. Czym więcej, tym bogatszy. Druga chata potężna jest na Żuławach, miejscowość Marynowy Kostelnej. Tamta ma 9 filarów, nasza ma tylko 5. Ze względu na to, że tu jest przejazdem powozem konnym, czyli gospodarz sobie wjeżdżał powozem, bryczką. Jeszcze jest u nas u góry taka specjalna skrzynia dyliżansowa, który przewoził kosztowności. Sobą zabierał, czy jakieś listownie, czy korespondencje, inne rzeczy. Czyli w taki to sposób. O zamożności tej chaty, jak powiedziałem, te filary oznaczały. A filar co oznaczał? Jeden filar oznaczał 10 hektarów ziemi. Czyli ten gospodarz miał 50 hektarów i tej drogi, co Państwo tutaj przyjechali, nigdy nie było.
ta droga od Wisły tu prościutko do tej szosy. Czyli w taki sposób. Każdy gospodarz tutaj miał swoją odrębną drogę. W taki sposób. Czyli widzicie, drzewo tutaj, jak to mówią, pytają się, czy dąb, czy jakieś, to jest drzewo sosna żywiczna. Bo tu wiadomo, nic nie możemy sami zrobić. Także pozwolenie na każdy szczegół. Prawda, tutaj w 2000 roku położono nawet trzcinę dachową, już drugi raz. To jest 15 ton trzciny. Taki dach wytrzymuje od 50 do 80 lat. Tutaj mamy też otworzone, kochani, sady starodawnych odmian jabłoni, czyli której nie stosuje żadnej się chemii, żadnego oprysku. Każda odmiana ma inny smak. Państwo mogą jesienią przyjechać z siatkami, z jakim woreczkiem i sobie po prostu to i nabyć. Bo też u nas są do sprzedaży drzewka, które można. Tak jak zapraszam do chaty, do odwiedzenia. Jak Państwo wchodzili tutaj do tej sieni, zobaczcie, 18 wiek posadzy. To są z piaskowca płytki, czyli oryginalne z tamtego okresu. Czyli zobaczcie, ile tutaj powodzi, ile różnego razu, jak to się wód przechodziło i one oryginalne tutaj są. Trzcina, glina i drewno. Tak samo i sufit w tym jednym pomieszczeniu, bo inne pomieszczenia już mają inny stosunek, inaczej to jest zabezpieczone. Czyli idziemy później do takiego pomieszczenia, który był salonem. Czyli w tym gość, czyli gospodarz ten, popełnił samobójstwo z solą przyjaciółki, bo żona mu umarła wcześniej. I jeszcze trzecia osoba to był kuzyn z tej miejscowości. Chodziło o, jak to się mówi, represje radzieckie, się bardzo bawię. A dlaczego? Dlatego, że mówiłem, syn został powołany do wojska, a służył w formacji SS. Państwo widzą stara chata. Po renowacji też tu nie ma, za tym panem były, też pojechały do Torunia do renowacji. Jak mieszkało dwie rodziny, jak moje rodzice, to była granica wzdłuż domu. Sąsiad mieszkał tam, a moi rodzice tu. Kuchnia była tam w pewnym momencie wspólnie, jak to sobie gospodarstwo, a później to tak. Było tutaj przegrodzone, to była taka kuchenka, to był pokój letni zrobiony, ale tutaj jako teraz Skarbu Państwa, no to oni mają inny pomysł i na co zarządzają. No, jak tutaj przed chwilą, wiecie Państwo, w takim samochodem był też dyrektor tego parku. On jako zarządca. Tutaj mamy pomieszczenie następne, jak Państwo widzą, tu jeszcze tutaj. A tutaj też niegrzecznych panów wprowadzamy, bo jak panie tam powiedzą, co ty robisz w obuzie? Czyli kochani, lodówek kiedyś nie było. Proszę bardzo, wchodzimy. Kto sobie życzy? To jest taka przechowalnia, inaczej na to mówią sklep. Tam gospodyni przechowywała różne produkty, różnego rodzaju tam mężczyźni, nawet i piwo. Tak samo ten domek, co tam drugi jest, to jest był pokój z kuchnią dla pracownika, a na dole była przechowalnia owoców. I też z takim łukowym sklepieniem, czyli sufit kleina, jak to mówię, nie? Też szyna specjalna. Chodziło o to, że jak jest tak, nie załatwisz. W taki sposób. No proszę, takiego słynnego, no to właśnie tu u nas też przebywał, też nam tutaj tworzył różne produkty, także z kolei tutaj nawet było pieczenie pączków, które Państwo dzisiaj jedli, chruściki też na takiej zasadzie. Mamy taką, jak mówię, młodą panią, która ona piecze, a ona ma tylko 80 lat. Dajemy przepis, ale nikt nie potrafi. Takie ciasto czy coś zrobić, nie? Proszę bardzo, idziemy dalej. Odmina to kuchnia. Nie wiem, czy mam pisać. Tu, kochanie, mamy tak zwane sality pomnikowe pomenaliskie, gdyż miało tu powstać tak zwane lapidarium cmentarne, ale
Nie wiem, czy będzie, czy nie będzie. Czyli ta, jak widzicie, plata czynna, i tutaj pompa, woda jest, prawda, czyli gospodarz sobie. A podłoga jest oryginalna? Oryginalna podłoga, proszę Państwa. Oryginalna. No tak, myśmy mieli jeszcze suszarnię owoców, ale ona była suszona przez słońce. Dach był otwierany, prawda? A tutaj mamy inaczej, czyli jest otworzone, bo na tych terenach też były takie suszarnie, czyli jest piec kanałowy, są specjalne sita wiklinowe i na to się kładzie śliwki albo cięte owoce na ósemki, prawda, na takie sita i to się suszyło. To idziemy dalej. Proszę bardzo. To jak idziemy do góry, to jest, prawda, mamy taki przyrząd, tak zwany miech kowalski, nie, prawda, do oryginalny, ja też dostałem to w prezencie, bo to było coś innego. A rusza się jeszcze? Można tym poruszać, czy nie? Oczywiście, pan pozwoli tu do mnie. A to ja nie wiem, czy bicie. A tu, pan, tak, pan przyszedł, tu, rękę, tu. Dobrze? Pana, uwaga. No, daję. Wschodni wiatr. No, czyli to za skóry, to wiecie, oryginalna jeszcze też tutaj. Tak. Idziemy do góry. No właśnie. Tak. Proszę zobaczyć, jak budowano tą chatę, czyli belki na jaskółcie piórą, czyli lisi ogon. Zobaczcie, bez gwoździ, ale są kołki drewniane też na rozchodzenie. Widzicie Państwo? Czy każda belka. Chcąc ją zjąć, musi Państwo wszystko żeby po prostu. A tą tragedię, co powiedziałem, to zdarzyła się tutaj. Prawda? Na tym. I tutaj z kolei był sołtys i gospodarze i po prostu no, zdjęli. Bo wszystkie piece, które w tej chacie tu istnieją, prawda, łączą się dla bezpieczeństwa tej chaty, żeby iskra nie dostała się na zewnątrz. A gospodarz jeszcze miał wędzarnię. Czyli będzie tam ryby, szynkę, kiełbaskę, prawda? Czyli ona jest jeszcze czynna. Czyli wejście jest z tamtej strony. Czyli w taki sposób. I proszę zauważyć, są gwoździe drewniane, prawda? W podłogach, wszędzie. Tu z kolei tak będzie. Ale będzie zagadka dla pań i będzie zagadka dla panów. Do odgadnięcia, jak wejdziemy do tego pomieszczenia. Bardzo proszę. Czyli kochani, te pomieszczenia służyły tylko do mieszkania na czas powodzi, a później jakąś pichlę zbożową, czyli przetrzymywane zboże, czyli prawda suche, wiadomo, że nie pleśniało, w taki sposób tutaj te pomieszczenia, tamte pomieszczenia i tam. I proszę panie, co to za przyrząd, który za tym panem tu stoi? Tylko dobrze popatrzcie. Do kawy. Do mielenia kości. Dobrze popatrzeć. Pozytywna przecież. Pozytywna. Do grania. Narzędzie tortu. A tam z boku proszę zobaczyć. Kawę. To jest też skarka do soków. A panowie, a ten przyrząd do czego służy? Na przykład? To jest do kokosu. Tytoń? Nie. Do ściskania. I ma do przyrząd do zamykania puszek. O. Przecież nie było prądu z gorzkiem, nie było spowarek, nie było czego. No, czyli trzeba wieczko zamykało się na sztyw. No, a to jest mikser do lodów. A skąd łączyli blachę? No to zaraz to pokażę. No, proszę. No. Lody się nie zaczynało. To jest pomerań. Na tej belce, kochani,
To znaczy 6 koni, 6 krów nie uratował ze względu, że 29 stóp wody, a stopa 30 cm, to proszę bardzo, jaki wysoki stan wody było. A co się zdarzyło? Zdarzyło się, był zator kry lodowej, spiętrzenie wody i prawda, nie zdążył. Jak Państwo zauważyli, na naszych terenach, przy tych rowach sadzono wierzbę. Wierzba spełniała trzy funkcje. Jeżeli wałów ochronnych nie było, spełniała jako zapora przed krą lodową. Jeżeli wody były, wysuszała tereny. A w tych terenach nie ma lasów, czyli 5-7 lat ścinały się korony drewna i był opał do pieców. Czyli wszystko było wykorzystane. Proszę bardzo, co to za przyrząd? Ból. Tu jest Kierówka do mnie. To? A co? To na dole? Nie, to u góry. A tak, to tak. Ale to? Ból. To jorojownica. To przenoszenie roi przeli. A, no. Do tego nie z kolei. A ta taczka? Państwo wiedzą, do czego służy? Proszę? Nie, to jest. Siewnik tam jest dłuższy. Ta taczka i ten długi, długi przyrząd, to się łączy w jedną i to tak zwane jest siewnik. Czyli tryb napędzający, tu odpłynący. No i z kolei. Tak, czyli wysiewa nasiona różnego rodzaju.